Pisanki, stroiki, słodkości i nie tylko można było kupić we wrocławskich Popowicach, ale wbrew pozorom nie był to typowy kiermasz wielkanocny. Chcemy pokazać jakby taką Wielkanoc z innej strony, tak? Bo gdzieś są to święta, które tak naprawdę obchodzą chyba wszyscy Polacy, a nie do końca też wiedzą, z czym są związane. Myślę, że jako chrześcijanie po prostu powinniśmy też nie tylko modlić się, być jakimiś tam duchowymi osobami, ale też w praktyczny sposób patrzeć, co wokół nas się dzieje i pomagać osobom, które potrzebują takiej pomocy. Pomysł na ten kiermasz powstał w związku z naszą współpracą z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. MOPS zaproponował, żebyśmy po prostu zebrali pieniążki na paczki dla dzieci z rodzin niezamożnych. Chodzi przede wszystkim o rodziny w trudnej sytuacji materialnej, które mieszkają na Popowicach. Organizatorzy wymyślili więc lokalny kiermasz. Z dochodu uzyskanego ze sprzedaży różnych produktów będzie zorganizowany chyba najbardziej wyczekiwany dzień przez naszych miłusińskich, a więc Dzień Dziecka. Akcję wsparło wielu mieszkańców i nic w tym dziwnego, bo przecież pomagali swoim sąsiadom. Z jednej strony możemy pomóc, a z drugiej strony pomóc też sobie, to znaczy zaprezentować te nasze wyroby, jednocześnie pomagając innym. Stwierdziłam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, żeby się spotkać wspólnie i żeby móc pomóc dzieciakom, także to jest zawsze super opcja. Wydawałoby się, że to zwykłe przygotowania przed świętami, ale pod tą dobrą zabawą kryje się coś więcej. To pomoc mieszkańców Wrocławia tym najbardziej potrzebującym. Na to, jak się okazuje, każdy czas jest dobry. Dla Echo24 Marta Laburda.